Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks. Przy mikrofonie Damian Łobacz, rozpoczynamy kolejną odsłonę programu Wiprum, a naszym dzisiejszym gościem jest profesor Ryszard Zaradny, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Tematem naszej rozmowy, który chciałbym poruszyć, będzie przede wszystkim Politologia 40+. To jest taka inicjatywa, która no, w zasadzie jest inicjatywą bez precedensu, jeżeli chodzi o Polskę, ponieważ pojawia się po raz pierwszy właśnie na Uniwersytecie Zielonogórskim. Skąd wziął się pomysł i do kogo kierowana jest ta inicjatywa? To znaczy, aż tak zarozumiał nie będę i to nie jest tylko nasza inicjatywa. Coś takiego zrobiono już na Akademii w Słupsku i z powodzeniem. Wiem, że już w tej chwili w Szczecinie się o tym myśli. Nie wiem, gdzie jeszcze te ośrodki, jakiekolwiek inne, ale my to przemyśleliśmy i postanowiliśmy, że warto spróbować również w Zielonej Górze na naszym uniwersytecie. Z pewnością jesteśmy jedynym instytutem na Uniwersytecie Zielonogórskim, który taką inicjatywę podjął. No właśnie, Politologia 40+, można powiedzieć, że studiowanie również może być prowadzone po 40 roku życia, ale też ta inicjatywa jest skierowana do osób młodszych, które z różnych przyczyn nie mogły wcześniej właśnie podjąć tego typu studiów na kierunku politologia. Nie tylko, no oczywiście tak, oferta 40+ to jest umowne, to jest hasłowo, żeby no, powiedzmy jakoś tam cezurę określić, że to jest skierowane do osób powiedzmy starszych, prawda, którzy rzeczywiście w tym wieku bezpośrednio pomaturalnym nie mogli, nie chcieli podjąć studiów, zdecydowali się później, pracują, bądź nie, i mają ochotę dalej się rozwijać. To jest dla nich oferta skierowana również dla tak zwanych, jak to się określa, osób w wieku poprodukcyjnym, a więc rencistów, emerytów jak najbardziej. Tutaj obecna ustawa nie ogranicza wieku studentów i wpisuje się w to tak zwane kształcenie ustawiczne. Jeżeli, niezależnie od wieku, jeżeli masz ochotę rozwijać się, możesz podjąć studia. Podkreślam, no, studia są stacjonarne, nie zaoczne, które są w weekendy i płatne. To są normalne studia stacjonarne. Uzyskuje się status normalnego studenta z wszelkimi prawami. Prócz zniżek kolejowych, ale to reguluje zupełnie inna sprawa, bo do 24 roku życia można tylko z takich zniżek korzystać. To może jeszcze wyjaśnimy, bo są to studia stacjonarne, nieodpłatne, ale w jakich godzinach będą się odbywały zajęcia? No nie, no, trzeba było zrobić oczywiście logistycznie to rozegrać. Proponujemy, jeżeli zbierzemy grupę co najmniej 25 osób, bo to też jest warunek sine qua non, ze względów ekonomicznych tutaj już, dla tej grupy, tej 40+, zajęcia będą po godzinie 16. Wspólne będą wykłady z tymi, nazwę umownie, normalnymi studentami, natomiast ćwiczenia, wszelkie inne zajęcia będą oddzielnie. Będą tylko dla tej oferty 40+, godzinach popołudniowych i wieczornych, a stacjonarnie do południa będą mieli. To może jeszcze powiedzmy o takich kwestiach związanych z pewnymi formalnościami, bowiem trwa cały czas rekrutacja. No właśnie, jakie wymagania należy spełnić i do kiedy przede wszystkim należy złożyć odpowiednie dokumenty? Rekrutacja na ogólnych zasadach, tak jak wszystkich, jest na stronie internetowej, również strona oferta 40+. Gdzie należy się zalogować i wpisać, prawda? I tutaj prosiłbym z tego korzystać i oczywiście osoby starsze na przykład mogą być mało sprawne, posługiwają się internetem, mogą przyjść na ulicę Wojska Polskiego do punktu rekrutacyjnego, złożyć dokumenty, opłata rekrutacyjna, tak jak wszystko, 85 zł, praktycznie to jest jedyny koszt, który się do dzisiaj ponosi. Ja tylko dodam, że jeżeli właśnie rekrutacja odbywa się na takich standardowych warunkach, to dokumenty można składać do 16 września. Tak jest, do 16 września trwa rekrutacja. W tej chwili tak określona. Być może podjęta zostanie decyzja o przedłużeniu jej jeszcze. To dzisiaj jest oczywiście ta cezura 16 września. Tak. I tutaj pojawia się też pytanie, jeżeli te studia, ten kierunek właśnie w takiej formie kierowany do osób umownie po 40 roku życia, mówiąc kolokwialnie, wypali, czy są w planach też studia magisterskie, studia drugiego stopnia? No, to oczywiście jest możliwe w każdej chwili, bo to jest ten sam program zrealizowany. To jest tylko kwestia logistyczna. Program jest identyczny, jeden program dla wszystkich studentów, także tutaj nie ma żadnych przeszkód. Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, rzeczywiście to
będzie zainteresowanie tym kierunkiem, studiowaniem, to jak najbardziej, to nie ma problemu z tym. Rekrutacja jeszcze trwa, ale może tak zapytam pana profesora, jakie są prognozy, jeżeli chodzi o liczbę studentów. Czy te osoby, które, no właśnie, do których kierowana jest ta oferta, chętnie skorzystają z tego typu propozycji? Ja jestem optymistą, prawda? Inaczej bym tej inicjatywy nie podejmował pracy i nie angażował się w to. Czy to będzie cieszyło się zainteresowaniem akurat na politologii, to też jest pytanie oczywiście, ponieważ politologia, w ogóle nauki społeczne i humanistyka jest troszeczkę, ma czarny PR, prawda? Kiepskie notowania w prasie, w mediach, w społeczeństwie, lansuje się inne kierunki, mamy niż demograficzny, także są problemy z rekrutacją. Aczkolwiek ja mam tutaj własną opinię, zupełnie ten obraz jest wypaczony i tak dalej, ale to nie wiem, czy dzisiaj, czy może na ten temat jest oddzielna rozmowa. Bardzo chętnie się tym podzielę, jak będzie taka. A ja mimo wszystko chciałbym kontynuować i zapytać właśnie o kondycję politologii jako kierunku, właśnie w kontekście kierunków humanistycznych, ponieważ też tutaj wspomnę, że jakiś czas temu odbyła się dyskusja, którą zainicjował pan dr Paweł Walczak. To była dyskusja dotycząca właśnie kreowania wizerunku kierunków humanistycznych w mediach. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o politologię? Też w kontekście tegorocznej rekrutacji. No, w mediach nie tylko, bo nawet sam premier się tym posłużył. Może przykładem, ktoś mu to podpowiedział, że politologów jest za dużo i że lepiej być ślusarzem. A statystyki przeczą temu, bo relatywnie wśród ślusarzy jest więcej bezrobotnych niż wśród politologów. Politologia przygotowuje do funkcjonowania w tak zwanej sferze społecznej, szeroko rozumianej. To może być oczywiście bezpośrednio związane z polityką, a może szerzej. I wielu, wielu naszych absolwentów znakomicie sobie właśnie w tym obszarze radzi. No, są oczywiście osoby, które sobie nie radzą, ale to już, ja bym powiedział, to są ofiary systemu edukacyjnego. Co pod tym rozumiem, to zachowam na ewentualną oddzielną rozmowę. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że trzeba wychodzić troszeczkę na zapotrzebowanie społeczne, trzeba inną ofertę zgłosić. Opracowaliśmy program, już mamy zatwierdzone przez ministerstwo, mamy wszystkie te etapy sprawdzające i zatwierdzające za sobą nowy kierunek polityka publiczna. Będziemy tutaj chcieli omawiać i kształcić w ramach tak zwanych polityk sektorowych. Program zyskał, to nieczęsto się zdarza, akceptację Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Ministerstwa w zasadzie bez żadnych uwag merytorycznych. Były uwagi tam formalne, a to drobiazgi takie. Zapewniliśmy, przedstawiliśmy kadrę na bardzo wysokiej jakości, najlepszą, jaką nas tutaj stać. Nie tylko w instytucie, ale na uniwersytecie. Będziemy chcieli to prowadzić siłami pozainstytutowymi również, po to, żeby zapewnić wysoką jakość kształcenia. To nas interesuje, bo uważam, że jeżeli już podejmą działania, tym, co możemy się bronić, to wysoką jakością absolwentów. No i kolejna inicjatywa, to którą w tym roku ruszam, która już też jest nabór, to są studia podyplomowe. Prowadzimy trzy studia podyplomowe. No to, co Państwa może interesować, to dziennikarstwo i media. W systemie, podkreślam, studiów podyplomowych. Druga studia podyplomowe to są media w Unii, przepraszam, media już były, lobbying w Unii Europejskiej. Jest to jedyny taki kierunek w Polsce, który podjęliśmy. Kiedyś był w Warszawie prowadzony, ale w tej chwili nie jest prowadzony. Również lobbying nam się kojarzy bardzo pejoratywnie, prawda? Też ma taką, przepraszam, kolokwializm, urobioną gębę, prawda, że to się wiąże z korupcją. Lobbying jest elementem demokracji partycypacyjnej bardzo istotnym. I to musimy przełamać. Chcemy wykształcić ludzi w tym kierunku, przekazać im wiedzę, tym, którzy mają ochotę kształcić, rozwijać się, którzy są komunikatywni. I jest to taka nisza,
gdzie bardzo łatwo znaleźć, bo jest niezagospodarowane. No i trzecie studia podyplomowe to są związane z funduszami unijnymi do 2020 roku. Jak słyszymy, ta oferta jest bardzo bogata. Jeszcze bym chciał tak właśnie w pigułce określić, bo trwa rekrutacja i też w studiu Radia Index bardzo często przywołujemy wszystkie możliwości, które wynikają ze studiowania konkretnych kierunków. Prosiłbym pana profesora o takie podsumowanie w pigułce do przyszłych właśnie absolwentów, a także wcześniej oczywiście kandydatów na studia. Co oferuje politologia na Uniwersytecie Zielonogórskim? Absolwent naszego kierunku politologii, jeżeli oczywiście zaangażuje się w studiowanie, zdobywanie wiedzy, poszerzanie wiedzy, to my możemy mu zagwarantować dobre przygotowanie do funkcjonowania się właśnie w tej przestrzeni społecznej. My nie kształcimy polityków. Oczywiście cieszymy się, jak przyjdzie polityk też tak i zdobywa wiedzę z tego zakresu, bo mamy jednego przykład z ruchu Palikota, chwali się, że nawet po politologii i na studiach doktoranckich jest, a nie potrafił powiedzieć, jak funkcjonuje Sejm. Takich absolwentów nie chcemy wypuszczać i jeżeli politycy chcą kształcić się, paru tutaj zielonogórskich się wykształciło u nas, to zapraszamy, ale szeroko rozumiane przestrzeni społecznej, samorządowej, organizacjach pozarządowych, public relation, szerokie pole jest do zagospodarowania i funkcjonowania. I no, ja tylko ubolewam nad jednym, że w tej chwili możemy prowadzić tylko jedną specjalność, bo przynajmniej na Wydziale Humanistycznym jest tak, że każdy instytut może prowadzić jedną specjalność. I to nas ogranicza, niestety. No, ale to jest spowodowane właśnie ograniczeniem ilości kandydatów, studentów, prawda? Nie możemy prowadzić wielu specjalności, bo byłoby za duże rozdrobnienie grup, mała ilość studentów i za duże koszty. A jak wiemy, państwo też wiecie o tym, że uczelnia, uniwersytet ma problemy finansowe, prawda? Więc w związku z tym nie możemy rozwinąć więcej. Kiedyś prowadziliśmy 3 specjalności, dzisiaj mamy tylko jedną, relacje międzynarodowe. Relacje międzynarodowe i w tym kierunku w tej chwili będziemy, kształcimy studentów. No, mamy również pracownie, które są no, niezależne, jedne poświęcone są mniejszościom narodowym, tutaj wiele publikacji na ten temat, no i druga pracownia badań nad niemcoznawczych, prawda? Jesteśmy terenem położeniu przygranicznym i te relacje z Niemcami, historię wszyscy znamy, wiemy, że tereny ziemi zachodnich, północnych były no, zarówno w granicach państwa polskiego, jak i niemieckiego. Historia jest bardzo bogata, jest czym się zajmować, co badać pod względem politycznym, kulturowym, społecznym i tak dalej. Ja mam nadzieję, że mimo pewnych problemów, które oczywiście są wpisane w funkcjonowanie każdej uczelni publicznej w Polsce, udało nam się zachęcić przyszłych kandydatów, żeby między innymi właśnie wybrali taki kierunek jak politologia, tym bardziej, że jak już mówiliśmy, ta oferta skierowana jest także do osób po 40 roku życia. Ja zapraszam serdecznie. Politologia, jak w ogóle przedmioty społeczne mają to do siebie, że lubią konwersację, rozmowę, a więc jeżeli państwo lubicie rozmawiać też, dyskutować na różne problemy, to będzie doskonałe dla was miejsce. Czyli zachęcamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Przypomnę, bardzo, że naszym dzisiejszym gościem był pan profesor Ryszard Zaradny, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Rozmowa Radia Index. Od poniedziałku do piątku o 9:30.